Opublikowano rozporządzenie w sprawie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii i zakaz lotów z Wielkiej Brytanii. Opublikowano rozporządzenie. Od 22 grudnia do 6 stycznia 2021 roku będzie obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Nowe prawo wprowadza zakaz wykonywania na polskich lotniskach i lądowiskach wpisanych do odpowiednich ewidencji lądowania cywilnych samolotów przewożących pasażerów wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Nowe przepisy przewidują ponadto przedłużenie do 6 stycznia 2021 roku. Obowiązywania rozporządzenia Rady Ministrów z 7 grudnia bieżącego roku w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Chodzi o obowiązujący do końca tego roku zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do 9 państw: Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Gruzji, Jordanii, Armenii, Kosowa, Macedonii, Serbii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem lotnisk w Stanach Illinois i Nowy Jork. Na liście nie ma krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Strefy Schengen. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 grudnia. Nowy wariant wirusa SARS-CoV-2 wpisanie do rozporządzenia Wielkiej Brytanii i ma związek z wykryciem na Wyspach nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock przekazał, że odnotowano ponad 6 tysięcy zakażeń nową odmianą, głównie w południowej i południowo-wschodniej Anglii. Nowy wariant rozprzestrzenia się szybciej niż znana dotychczas odmiana, ale nie wydaje się, by powodował poważniejszy przebieg choroby i nie miał zareagować na opracowane już szczepionki przeciwko COVID-19. Reakcja Polski. W poniedziałek rano odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, który zajmował się sprawą nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że podtrzymana jest decyzja ogłoszona w nocy, że z poniedziałku na wtorek zostają wstrzymane wszystkie loty z Wielkiej Brytanii do Polski. Lada moment wyjdzie formalne rozporządzenie w tym zakresie, które zawiesza loty z Wielkiej Brytanii do Polski, zapowiedział. Zawieszone połączenia lotnicze według Światowej Organizacji Zdrowia WHO, oprócz zakażeń w Wielkiej Brytanii, 9 infekcji nowym wariantem koronawirusa potwierdzono w Danii, a pojedyncze przypadki również w Holandii i Australii. W niedzielę Holandia i Belgia poinformowały, że zawiesiły połączenia lotnicze z Wielką Brytanią w związku z nowym wariantem koronawirusa wykrytym w tym kraju. Analogiczne kroki zapowiedziały Włochy i Austria, ograniczenia rozważają także Niemcy. Hiszpania wezwała do ogólnoeuropejskich działań.